Dzień dobry, witam Was bardzo cieplutko, bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie pogadamy o kolejnej gierce Squaresoftu, czyli Brave Fencer Musashi. Gierka ma w sumie tyle samo lat co ja, więc zobaczymy sobie, czy nadal się dobrze trzyma, czy w sumie już się nadaje tylko i wyłącznie do muzeum. Więc życzę Wam miłego oglądania i przejdźmy do materiału. A więc naszą przygodę rozpoczynamy podczas oblężenia pewnego zamku, kiedy to zostajemy przywołani do życia przez jakąś bardzo dziwną bandę, która porusza się, mówi i zachowuje się dosłownie jakby była na haju. Proszą nas o pomoc konkretnie w dwóch kwestiach, czyli po pierwsze w odparciu agresorów, a po drugie w uratowaniu świata, więc taki typowy wtorek. What do you guys want? Let me go home. I'm busy, you know? Can someone get me a palanquin? You've been summoned to save our world. Jako, że nie możemy odmówić, dostaję mieczyk, instrukcję oraz ruszamy na pole bitwy, miażdżyć, siekać naszych przeciwników, którzy, jakby wam to powiedzieć, to są rośliny, sadzonki w większości. Ja się zastanawiam, skąd się one tutaj wzięły podczas oblężenia, ponieważ jeżeli przynieśli je wrogowie, to musiało naprawdę komicznie wyglądać, kiedy każdy z nich niósł sobie po doniczce w rękach, jeszcze z takim dużym wyrastającym kwiatkiem. Ale mniejsza o to, pomówmy o inteligencji naszych przeciwników, którzy to zachowywali się jak, nie ukrywam, warzywa. Zresztą może zamiast opowiadać, to ja po prostu wam pokażę, będzie najlepiej. A więc przedzieramy się przez ten cały las, walczymy z przeciwnikami, troszkę się z nimi męczymy, ale to nie ze względu na poziom trudności, który panuje w tej grze, ale głównie ze względu na toporność samej walki, która choć może nie jest aż tak drewniana i słaba jak w Daggerfallu, to jednak do najprzyjemniejszych niestety nie należy. Ale mimo wszystko, tak gdzieś po 5-10 minutach udało mi się do niej przyzwyczaić, więc niezarażony niczym wyrzynałem wszystkich przeciwników, byle przed siebie. Okazało się jednak, że w pewnym momencie rzeka blokowała nasze przejście i nie mogliśmy przejść dalej, ale na szczęście mieczyk, który otrzymaliśmy, miał magiczne właściwości, które pozwalały wysysać umiejętności naszych przeciwników i wykorzystywać je w lekko zmienionej formie, co pomagało nam po pierwsze przy walce, ale po drugie też przy eksploracji. Ponieważ wiele miejsc w tym świecie, wiele miejsc w tej grze jest dla nas niedostępnych i żeby do nich dotrzeć, będziemy musieli właśnie wykorzystywać te umiejętności. Jak chociażby w tym przypadku musieliśmy strzelać do belek drewna, które po drugiej stronie brzegu sobie stały, żeby się zwaliły i utworzyły nam most, po którym mogliśmy sobie normalnie już przejść. To jest ciekawa i fajna mechanika, która pozwala się troszkę pobawić. Nigdy nie wiemy, jaką umiejętność zaczerpniemy od przeciwnika i zawsze jest ten element odkrywania, więc tutaj akurat, jeżeli o to chodzi, mnie się podobała ta mechanika. Więc przechodzimy przez rzekę i docieramy do pewnego miejsca z dużą, ogromną głową. I nie wiem jak was, ale mnie ta głowa osobiście przeraża. Więc unikamy sobie jej ataków, aktywujemy wieżę, która się wysuwa spod ziemi i możemy sobie do niej wejść. Ale tutaj o dziwo się pojawia pewna głupotka fabularna, ponieważ gdy tylko do tej wieży wchodzimy, pojawiają się w niej przeciwnicy, którzy o dziwo nie powinni być w tej wieży przed nami, ponieważ to my otworzyliśmy przejście do niej. Tutaj troszeczkę twórcy dali ciała, ale to jest taka głupotka, taka pomniejsza rzecz, więc nie będę zważał na to i lecimy dalej. Gdy tylko przebijemy się przez wszystkich przeciwników, na szczycie tej wieży będzie czekać na nas drugi mieczyk, a jak tylko go ruszymy z miejsca, wszystko zaczyna się przeradzać w naprawdę ogromny koszmar, ogromny horror, ponieważ wielka głowa, o której wam wcześniej opowiadałem, nagle zaczyna spadać i zaczyna nas gonić niczym wielki, ogromny głaz. I muszę wam przyznać, że ten etap tej gry był bardzo, ale to bardzo stresujący. Mimo że nie był trudny, to jednak świadomość, że ta głowa jest coraz bliżej i bliżej z każdym krokiem, z każdą upływającą sekundą i wystarczyłby jeden błąd, żeby nas zgniotła, naprawdę robi wrażenie. Więc uciekłem i tutaj gra nam nie daje w ogóle ani chwili wytchnienia, ponieważ nagle się okazuje, że księżniczka jest porywana przez jakiegoś dziwnego dziwolonga, który ją bierze, a na nas syła jakiegoś zmechanizowanego kraba. Nie pytajcie mnie, moi drodzy, naprawdę mnie nie pytajcie, to jest po prostu ta gra. I tyle.
więc czekała mnie kolejna niemrawa walka, którą po jakimś czasie udało mi się zaliczyć, jednakże w tym momencie, w którym pokonałem tego graba, zaczynało mi się już leciutko ziewać. Ale jako, że doszliśmy do rozdziału drugiego, zaczęło w tej grze pojawiać się coraz to więcej różnych mechanik, więc uznałem, że hej, warto tej grze dać jeszcze szansę, może mnie czymś ciekawym zaskoczy, więc lgnąłem w naszą przygodę jeszcze dalej. I nie ukrywam, że może zachęciło mnie do tego kilka czynników, chociażby takich jak świetny soundtrack w tej grze, który może nie jest na poziomie arcymistrzowskiego Vagrant Story, aczkolwiek nadal był bardzo dobry, jak na Squaresoft przystało, co z kolei przełożyło się na to, że całkiem przyjemnie się w tej grze czas spędzało. Drugą rzeczą, która mi się podobała w tej grze, to przede wszystkim praca kamery. Troszkę mi przypominała pracę kamery z Nier Automata, kiedy ta kamera naprawdę w jednym momencie potrafiła imitować troszkę gierkę 2D, w drugim momencie potrafiła się przylepić do naszych pleców, więc praca kamery w tej grze też była przyjemna i podejrzewam, że te dwa elementy sprawiły, że miałem ochotę mimo wszystko troszkę jeszcze w tej grze spędzić. I w sumie z perspektywy czasu, jak teraz się zastanawiam, to nie wiem, czy to był błąd, czy to była bardzo dobra decyzja, ponieważ oj, różne przygody mnie spotkały, ale o tym za chwilę. Więc pokonaliśmy naszego bossa i wszyscy są wdzięczni, więc dostaliśmy pokój na zamku. Tylko powiedzcie wy mi, czemu to wszystko jest takie duże? Czy to jest pokój dla jakiegoś trolla przygotowany specjalnie? Czy w tej grze w ogóle są trolle? Dobra, spadam stąd. Docieramy do wioski, trochę handlujemy, troszkę gadamy z ludźmi, poznajemy mieszkańców. Możemy się też przespać w tawernie za złoto, ale kto by to robił, skoro obok mamy zamek, w którym możemy się przespać za darmo? No dosłownie parę kroków obok. Questy, które otrzymujemy z tej wioski, zabierają nas na przygodę, w której, no, robimy to, co się zawsze na przygodach robi. Przy okazji też rozwijamy naszą postać w sposób znany nam z serii Elder Scrollsów, czyli im więcej robimy daną czynność, tym bardziej levelujemy daną umiejętność. Nie jest to może aż tak bardzo rozwinięte jak w Elder Scrollsach, ponieważ wszystko się ogranicza tylko do 3 statystyk, ale mimo wszystko działa to na podobnej zasadzie. W dalszej części wkurzamy się troszkę na naszych przeciwników, ratujemy psa, zabieramy drewno do kieszeni i przekonujemy się o tym, jak bardzo ta gra jest mało responsywna. I tutaj też przekonujemy się o tym, jak bardzo wielkimi zwyrolami były osoby, które tę grę projektowały. Naprawdę, za to, co oni zrobili w tym momencie, to oj, powinna być dosyć długa kara. Powinna być. Chcecie wiedzieć, ile razy spadłem? 43 razy, moi drodzy. 43 razy spadłem, zanim tam wszedłem, ale w końcu nam się udało. I co? I myślicie pewnie, że to już koniec, tak? Myślicie pewnie, że to jest koniec mojej bolączki? Otóż nie, moi drodzy. Byście się bardzo mocno zdziwili, ponieważ kiedy tylko wejdziemy na górę, spotykamy gościa, który nam buduje tratwę. Co z kolei prowadzi nas do kolejnego etapu w tej grze, który był... Ja nie chcę tego sobie przypominać, guys, naprawdę nie chcę. Etapów ze spływem nie życzę najgorszemu wrogowi. Oj, nie życzę. I na domiar złego, najgorsze jest to, że w pewnym momencie podczas tego etapu jest boczna gałąź, do której można wpłynąć. Boczna gałąź, która nas zabiera z powrotem do początkowej lokacji. Co za tym idzie? Jeżeli w nią wpłyniemy, co mi się zdarzyło przez przypadek, bo nawet nie wiedziałem, że jest takie coś, musimy całą drogę pokonywać jeszcze raz, czyli jeszcze się raz wdrapywać na te walone kły, kości, cokolwiek to jest. Więc do moich wcześniejszych upadków dodajcie może 20 kolejnych, ponieważ mniej więcej tyle mi zajęło wejście tam ponowne. A ile razy padłem na tym etapie ze spływem? Nie wiem. Naprawdę, uwierzcie mi, że nie chcę liczyć, ale tego było naprawdę dużo. Dużo. Okej, udało się ukończyć ten etap. Gorzej już być nie może, naprawdę. Za 24 godziny wszystko wybuchnie. Dobra, nieważne, lepiej się pośpieszę. Musimy trafić w pasek. Proste. Dobra, pierwsze piętro za nami, idziemy na drugie. Czy mi się wydaje, czy to jest jeszcze szybsze niż poprzednie? Kurka! Dobra. Wiecie co? Ja mam dość.
I tak wyglądała moja historia z gierką Brave Fencer Musashi. Czy mam ochotę grać więcej, czy mam ochotę wrócić do niej? Powiem wam szczerze, że nie. Że nie mam ochoty wracać i tyle, ile ja się wycierpiałem, to mi już wystarczy. Ale jak ja się bawiłem przy tej gierce? Muszę przyznać, że nie bawiłem się aż tak dobrze, jakbym się spodziewał. Muszę przyznać, że gierka mnie zanudziła, w szczególności w niektórych momentach. Ale o dziwo, momenty, które najbardziej z niej nie lubiłem, które mi się najbardziej nie podobały, które mnie najbardziej podirytowały, czyli to wszystkie skakanie po tych wszystkich platformach, to spływanie tym kajakiem, to męczenie się z rozbrojeniem tej fabryki, te etapy mimo wszystko najbardziej mnie wkurzały, ale o dziwo sprawiały mi też najwięcej satysfakcji i najwięcej radości. Nie wiem z jakiego powodu, może dlatego, że to po prostu było trudne, było jakimś wyzwaniem. Ja z doświadczenia wiem, że bardzo lubię wyzwania, więc może to miało swój czynnik, może to na mnie w jakiś sposób podziałało. Co mógłbym powiedzieć o samej gierce? Miała bardzo przyjemny soundtrack, nawet taki ciekawy klimat, który ujdzie, chociaż widzieliśmy gry z o wiele lepszym klimatem. Kilka ciekawych mechanik, jak cykl dnia i nocy, możliwość odpoczywania sobie. Ale poza tym miała naprawdę kilka bardzo dużych minusów, takich jak drętwa walka, słaba fabuła, która nie prezentowała sobą nic ciekawego, tylko po prostu typowe uratuj świat i uratuj księżniczkę, więc niestety, ale nic, co by mnie jakoś bardzo mocno wciągnęło. Design naszych przeciwników też był jakiś taki dziwny, ponieważ nie walczyliśmy z normalnymi bestiami, które mogłyby przyprawiać o dreszcze, tylko po prostu z jakimiś slajmami, z jakimiś fiatkami w doniczkach i z przeciwnikami o IQ krzesła, więc nie powiedziałbym, żeby w tej grze było coś takiego bardzo wciągającego i się muszę przyznać, że leciutko się zawiodłem, ale no cóż, moi drodzy, taka jest moja opinia, wy możecie mieć inną opinię, jestem ciekaw, co sądzicie wy, jeżeli w tę grę oczywiście graliście, a jeżeli macie jakieś propozycje innych gier, to śmiało dawajcie znać w komentarzu, jak widzicie, ja te propozycje czytam i czasami sobie w coś takiego zagramy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Przy okazji zachęcam do zostawienia subika, do zostawienia łapeczki. Bye bye. Do następnego. Trzymajcie się. Cześć.